W miniony weekend na trasie Świdnica-Mokrzeszów przy zjeździe do Komorowa doszło do śmiertelnego wypadku. Jadący samochodem marki Volkswagen Scirocco potrącił 83-letniego rowerzystę, mieszkańca Świdnicy. Potrącony trafił do szpitala, lekarzom jednak niestety nie udało się go uratować. W nocy z niedzieli na poniedziałek ofiara zmarła. Wiadomo, że samochodem kierował 35-letni mieszkaniec Świdnicy. Okoliczności zderzenia i wszystkie inne szczegóły dopiero ustalą biegli. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy uczula wszystkich uczestników ruchu, aby zachowali ostrożność podczas jazdy. Wystarczy chwila nieuwagi, aby spowodować uszkodzenia ciała lub nawet, jak w tym przypadku, odebrać życie.